Dzień dobry, witam Szanowni Państwo na konferencji prasowej prezydenta miasta Torunia, pana Michała Zaleskiego, który jest z nami. Najnowsze informacje te o sytuacji epidemicznej w Toruniu, najnowsze wykresy, ale także informacje o tym, co wynika z najnowszych obostrzeń, które wczoraj ogłosił pan premier Mateusz Morawiecki. Bardzo proszę, panie prezydencie. Szanowni Państwo, najnowsze informacje, ale niestety nie lepsze, tylko utrzymujące pewną sytuację epidemiologiczną w naszym mieście, pokazujące, iż ilość zakażeń rośnie. Ciągle rośnie w podobnym tempie. Między dniem wczorajszym a dzisiejszym przybyło 230 osób zakażonych, ponieważ nikt nie wrócił do zdrowia. Na szczęście też nikt nie zmarł. W związku z tym o tyle zwiększyła się ilość chorych, a więc tych, którzy aktualnie są aktywni, jeżeli chodzi o zakażenie, i to jest według danych na dzień dzisiejszy 3000 prawie 300 osób, 3288. To informacje podstawowe dotyczące zbiorczych danych dla miasta Torunia. Podkreślam to, że dla miasta Torunia, bo za chwilę również i w jednym fragmencie informacyjnym dane dotyczące, tak jak kiedyś, powiatu i miasta Torunia. Ale wracam do tych informacji i danych, które są zawarte w tej planszy. No właśnie raz jeszcze widzimy przed sobą wykres spinających się danych, informacji o danych, które się spinają, a więc ten przyrost osób zakażonych jest wyraźny i jeżeli dopowiem, że w przeciągu niespełna 10 dni ponad 1200 osób więcej jest zakażonych w Toruniu, to także będzie jakieś obrazowe zestawienie. Badania, jeżeli chodzi o badania, mają one miejsce, wymazy są pobierane tak jak do tej pory w 4 punktach, gdzie finansowane jest późniejsze badanie ze środków Narodowego Funduszu Zdrowia. 2 punkty prowadzi miasto Toruń, Moto Arena, Sru Drive i tam największa ilość pobieranych prób, ale i także Miejskiej Przychodni Specjalistycznej przy Uniwersyteckiej. 30, 20, 40 prób pobieranych dziennie. Na Moto Arenie od ponad 300 do 200 prób pobieranych dziennie. Poza tym funkcjonuje nadal punkt firmy Alab i funkcjonuje także punkt Wojskowej Przychodni Specjalistycznej przy ulicy Dąbrowskiego. Tam też kilkadziesiąt osób dziennie ma pobierane wymazy. Informacja jeszcze, jedno zestawienie dotyczące ilości zakażeń, jakie są w naszym mieście. Widzieliśmy poprzednio ten taki słupkowy, żółty wykres. To dane, które pokazują, jak to bywa w poszczególnych dniach. Tutaj zwracam uwagę na to, co być może wydaje się jakieś dziwne, ale szczególnie w ostatnich 2 tygodniach przypadki, kiedy jest stwierdzonych zakażeń mniej, należy wiązać z dniami tygodnia. Otóż w dniach takich, co widzę w zestawieniu pobrań, w dniach takich jak sobota i niedziela szczególnie spada ilość pobrań, mimo że punkty miejskie, a więc Moto Arena i MPS działają również te dni, ale ilość pobrań jest mniejsza, mniejsza ilość zleceń z podstawowej opieki zdrowotnej. Dzień, dwa później, co widać na tym wykresie, chociażby z wtorku w tym tygodniu, ta ilość wyników dodatnich także jest mniejsza, ale nie należy tego wiązać z wycofywaniem się epidemii, tylko właśnie ze zmniejszoną ilością pobranych prób w weekend, mówiąc tak obrazowo. No i wreszcie spojrzenie, które może na koniec, później sobie zostawimy w porównaniu z innymi miastami, warto do tego jeszcze wrócić. Natomiast informacje bardziej szczegółowe dotyczące zakładów opieki zdrowotnej. W tej chwili w specjalistycznym szpitalu miejskim 18 osób, pracownicy tego szpitala są zarażeni, przebywają na izolacji, czy są w trakcie izolacji. Natomiast także pojawiły się przypadki zakażeń wśród pacjentów. Przypomnę, że specjalistyczny szpital miejski prowadzi niewielki oddział covidowski. To jest 11 miejsc i tam te osoby trafiły, a więc wyszły z oddziału, dokładnie z oddziału hematologii, gdzie stwierdzono u nich zakażenia i przeszły do
oddziału specjalnie poświęconego czy dedykowanego chorym na COVID-19. A więc tak sytuacja wygląda w szpitalu miejskim. Jeżeli chodzi o kolejną miejską placówkę ochrony zdrowia, zakład pielęgnacyjno-opiekuńczy, tutaj 12 osób spośród pracowników jest zakażonych, ale także są przypadki zakażeń wśród pacjentów i to jest 17 osób. Pacjenci są leczeni na miejscu w zakładzie, to jest zakład, jak już mówiłem, opieki zdrowotnej, w związku z tym także potrafi sobie z tym zakresem pomocy poradzić i no, oczywiście pracownicy są izolowani w domach. Praca odbywa się normalnie, część zadań zostało przejęte przez innych pracowników, innych oddziałów, gdzie nie ma zakażeń. Także tam dwie osoby rozpoczęły wczoraj bodajże pracę z dziennego domu pomocy społecznej, a więc tu kolejny kierunek wykorzystania potencjału kadrowego tej placówki, która od ponad tygodnia jest wyłączona z działalności. Miejska przychodnia specjalistyczna. W miejskiej przychodni specjalistycznej maleje ilość osób izolowanych z powodu zakażeń. W zeszłym tygodniu było to kilkanaście, w tej chwili jest to 7 osób. No i to jest, mam nadzieję, dobra wiadomość. Są ograniczenia w poszczególnych poradniach, na przykład poradni wad postawy, poradni chorób metabolicznych. To są placówki, które prowadzi opieki zdrowotnej, które prowadzi miasto Toruń, w tym wspomniana na końcu miejska przychodnia specjalistyczna. Jeżeli chodzi o placówki niemiejskie, no tutaj największa placówka, Wojewódzki Szpital Zespolony. Informacje, jeżeli ktoś z Państwa dziennikarzy chciałby uzyskać, należy się zwrócić w tej sprawie do samej placówki bądź do Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej. Te informacje no, bardzo nierównomiernie docierają do także Urzędu Miasta. Z placówek niepublicznych, Zakład Opiekuńczo-Leczniczy przy ulicy Paderewskiego, to jest sytuacja do tej pory była bardzo poważna, ale są pierwsze dobre wiadomości. Ponad 20, dokładnie 22 osoby powróciły do pracy spośród zakażonych. Dzisiaj wiadomość zakażonych jest 17 osób. No i 57 osób to podopieczni. Kilka osób przebywa w szpitalu. To opieka musi być wykonywana w ich sytuacji zdrowotnej w jednostce specjalistycznej. No, trwają także kolejne pobrania prób, wymazy po to, aby sprawdzić, czy nie doszło do kolejnych zakażeń. Sytuacja jest pod kontrolą. Doszło już nawet do takiej możliwości, że osoby z zewnątrz, które pomagały w opiece nad podopiecznymi, mogły powrócić do pierwotnych swoich miejsc pracy. A więc tutaj także już sytuacja wydaje się zmierza w dobrym kierunku. Jeżeli chodzi o pomoc społeczną, tutaj oczywiście nasz Dom Pomocy Społecznej, największa placówka chyba w regionie, nie tylko w mieście. Tutaj jest miejsc ponad 170 w DPS-ie przy Chełmińskiej, zajętych obecnie 166. No, izolacja, czyli zakażenie, obejmuje w tej chwili jeszcze 18 osób spośród tych, które przebywają w tym domu. 12 to są pracowniczki i pracownicy, a 6 to są mieszkańcy. I spośród tych 6 mieszkańców 4 osoby przebywają w szpitalu, a więc wymagają takiej specjalistycznej pomocy zdrowotnej. Trwają kolejne pobrania wymazów, prób, sprawdzenia, czy nie ma zwiększenia ilości osób zakażonych. Też w pracy w Domu Pomocy Społecznej pomagają osoby z dziennego Domu Pomocy Społecznej, a więc tutaj też to przesunięcie z placówki do placówki. W placówkach niepublicznych to, co nas niepokoiło, na szczęście mam nadzieję, że dalej rozwój epidemii nie będzie miał miejsca, to Dom Pomocy Społecznej brata Alberta. Tutaj sytuacja ustabilizowana, dwie osoby spośród pracowników są objęte
izolacją. Trwają także badania, kolejne pobrania wymazów i badania prób z tych wymazów w celu stwierdzenia tego, czy wszyscy pozostałe osoby są zdrowe. Nie zaobserwowano pogorszenia stanu zdrowia podopiecznych ani personelu. W żłobkach miejskich, 4 żłobki miejskie, też sytuacja stabilna. Pojedyncze przypadki izolacji wśród pracowników, ale to naprawdę nie wpływa na działalność żłobków miejskich. W innych placówkach miejskich, instytucje kultury, instytucje miejskie, zakłady budżetowe, no nie powiększa się ilość, tak mógłbym to najbardziej precyzyjnie określić, osób zakażonych. Liczbowo dosyć duża ilość zakażonych w Miejskim Zakładzie Komunikacji, bo 12 osób, ale z kolei to jest także duża firma, mówiąc obrazowo, bo to jest zatrudnionych kilkaset osób, w związku z tym też to nie rzutuje na funkcjonowanie tej placówki. Także sporo, zespół 100-osobowy w Toruńskim Centrum Usług Wspólnych, 9 osób zakażonych. Mamy nadzieję, że te osoby będą wracały do zdrowia i do możliwości także po oczywiście właściwym przygotowaniu się do możliwości pracy zawodowej. Jeżeli chodzi o placówki szkolne, szkoły miejskie, przedszkola miejskie, no istotnie zmieni się za chwilę sytuacja i o tym też za moment, czyli zaprzestaną działalności w zakresie nauczania, więc od klasy pierwszej do trzeciej również dzieci nie będą chodziły do szkół podstawowych. Natomiast oczywiście będą działały przedszkola według informacji. Mam nadzieję, że ona się potwierdzi w wersji drukowanej rozporządzenia pana premiera. Przedszkola mają działać, a więc domyślamy się, że również oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych będą otwarte, czynne. Natomiast klasy 1 do 3, tak jak wcześniej od ponad tygodnia, klasy od 4 do 8 nie będą chodzili do szkół, no, młodzież czy dzieci nie będą się uczyły w szkołach, tylko zdalnie w tym systemie, który no, wraca po okresie wcześniejszego wdrożenia wiosną tego roku. Jeszcze informacja dotycząca działań obok trochę zdarzeń związanych z zachorowaniami, zakażeniami. To kwestie związane z wsparciem dział interwencji dla osób, które pozostają w domach, szczególnie tutaj dla osób, które chcą czy mogą skorzystać z programu Wspieraj Seniora. To nowy program, który ma pomóc tym osobom spośród 70 i więcej latków pozostających w domach, którzy no, muszą skorzystać z pomocy zewnętrznej, z zrobienia zakupu, wyprowadzenia psa, czy jakiejś innej czynności, nawet wyniesienia śmieci, więc to, jeżeli taka pomoc jest potrzebna, dział interwencji kryzysowej i poradnictwa specjalistycznego Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie cały czas czuwa, telefon jest dostępny tam przez cały czas i można zgłaszać swoje potrzeby, także osoby, które zgłoszą się w tym systemie wsparcia seniora na telefon na numer telefonu, przepraszam, ogólnopolski, również według miejsca zamieszkania są przekierowywane do ośrodka pomocy rodzinie w danej miejscowości, w tym przypadku, jeżeli to będzie osoba z Torunia, to do Torunia, a więc mamy także tutaj mamy pewność, że my będziemy wiedzieli i ta pomoc będzie się odbywała nie gdzieś zdalnie z Warszawy, tylko lokalnie w Toruniu. Wolontariusze są zaangażowani do pomocy w roznoszeniu czy w pomaganiu, dostarczaniu na miejsce zakupów, jeżeli senior zleci wykonanie takich zakupów. To jest także w przypadkach, oczywiście tych przypadkach, w których odbywa się to na zasadzie potrzeby wsparcia osoby w kwarantannie czy w izolacji poprzez posiłek dla osób najbiedniejszych, taka pomoc też jest udzielana i tutaj korzystamy z możliwości, no takich typowych możliwości wsparcia rodziny czy osób, które mają trudniejszą sytuację. Szanowni Państwo, i to
tej części szczegółowej zdaje się, że wszystkie informacje, poproszę jeszcze o to spojrzenie, Toruń na tle innych miast, kraju i województwa. I tutaj zwracam uwagę Państwa na informacje wykolorowane kolorem żółtym. To jest informacja, która mówi o liczbie osób zakażonych w przeliczeniu na 10 tysięcy mieszkańców. To informacja no, najprostsza z dostępnych, bo wystarczy liczbę osób zakażonych odnieść do właśnie 10 tysięcy mieszkańców. Niestety Toruń w tych wszystkich, w tych zestawieniach przoduje według danych na dzień dzisiejszy 202 osoby w ten sposób odnoszone, ale ilość osób zakażonych do 10 tysięcy mieszkańców, wskaźnik 202. Średnia dla Polski 120, w województwie kujawsko-pomorskim wyższa i tutaj to także jest niepokojące, prawie 140, Bydgoszcz na podobnym poziomie, Grudziądz w ostatnim czasie bardzo zwiększył swój udział w tej proporcji, bo jeszcze tydzień temu no, był dużo poniżej danych dotyczących Torunia, a w tej chwili już istotnie się to zwiększyło, a więc gdzieś ten wirus wędruje również między miastami. Szanowni Państwo, rzecz podstawowa, najważniejsza, dbanie o to, abyśmy byli bezpieczni. Natomiast niestety w wielu przypadkach, przepraszam, to na szczęście zbyt daleko byłoby posunięte określenie wielu, ale w przypadkach, kiedy już pomoc ochrony zdrowia nie pomaga, dochodzi do sytuacji, kiedy ktoś traci życie w wyniku zarażenia koronawirusem, w wyniku zachorowania na COVID-19. I tutaj zestawienie, które chciałbym trochę pokazać, tak nie ukrywam, ku przestrodze tych, którzy mówią, wirusa nie ma, wirus jest, ale to spokojnie, tydzień w domu posiedzę, przejdzie mi to i spokój. Jest groźny. Tu stoi zestawienie dla Torunia i powiatu toruńskiego pokazujące ilość zgonów. Do tej pory najwięcej było w kwietniu, początek epidemii. Tutaj też mieliśmy bardzo poważne, groźne ognisko zakażeń związane z ludźmi ciężko chorymi, gdzie powiązanie ich ciężkiej choroby hematologicznej z zakażeniem wirusem skutkowało niestety przypadkami śmiertelnymi. Kwiecień 12 przypadków w skali tych dwóch powiatów, a więc Toruń, przypomnę, 200 tysięcy mieszkańców, powiat toruński 100 tysięcy. Październik niestety jeszcze gorszy. Już 16 odnotowanych w październiku przypadków zgonu z powodu epidemii. I to myślę jest taki też bardzo potrzebny, ostrzegawczy sygnał. To nie tak, że izolacja i na tym się skończy, że być może chwilowa niedyspozycja. Niestety kończą się te przypadki również i w ten sposób, a więc sposób, który staram się Państwu zobrazować. Jak wygląda Toruń wśród innych miast, powiatów, bo taką strategię informacyjną posiada w tej chwili Ministerstwo Zdrowia, jeżeli chodzi o zakażenia, które są odnotowywane i zakażenia odnotowywane nie punktowo, nie jednego dnia. Tutaj są dane dotyczące 14-dniowego okresu na podstawie danych Ministerstwa Zdrowia. Szanowni Państwo, Toruń niestety jest na pierwszym miejscu. 133, jeżeli z tej odległości dobrze odczytuję informację, 133 to wskaźnik uwzględniający także, to jak ktoś z Państwa się wgłębi w ten wykres, zobaczy, że tu jest także wskaźnik korygujący, a więc uwzględniający również zjawiska epidemiologiczne w obszarze. Są w tym wykazie, w tym zestawieniu, tego nie będziemy pokazywali, są wszystkie powiaty z całej Polski. Dla orientacji Państwa chciałem podać, że w Toruniu ten wskaźnik to jest 133, najbardziej poważny w całej Polsce. Na przykład w Gdańsku jest on niespełna 40. To są też pewne proporcje rzeczywistości. Te miejsca oznaczone na tej mapie ciemnymi plamami to są powiaty o najwyższych wskaźnikach i nie ma tutaj reguły.
co do lokalizacji powiatu, właściwie występują one w różnych miejscach Polski. W województwie kujawsko-pomorskim bardzo blisko tych najtrudniejszych sytuacji, a właściwie również w trudnej sytuacji jest powiat aleksandrowski, w którym ten wskaźnik wynosi 111 punktów, a więc to jest rzeczywiście sytuacja w naszym mieście bardzo, bardzo trudna. Dane te dwa dni temu przedstawił główny inspektor sanitarny, pan minister Jarosław Pinkas, informując na naradzie z udziałem prezydentów miast, iż w jego ocenie w tej chwili epidemiologicznie najtrudniejsza sytuacja w kraju jest w Toruniu. I zwrócił się z apelem do tego, abyśmy lokalnie szukali sposobów, pomysłów, rozwiązań, jak sobie z tym poradzić, ale oczywiście także potwierdzając, że wszystkie działania, które są podejmowane w kraju, one także uwzględniają tego typu sytuacje. W dniu dzisiejszym odbyło się spotkanie z udziałem wojewody, marszałka, przedstawicieli służb obydwu urzędów, a więc i wojewódzkiego, i marszałkowskiego, przedstawicieli szpitali miejskich w Toruniu. Rozmawialiśmy o sytuacji tej najbardziej krytycznej linii wypadowej, a więc o kwestii miejsc w szpitalach i sposobie leczenia osób, które będą wymagały hospitalizacji. Według informacji przekazanych przez samorząd województwa, wojewódzki szpital zespolony obecnie dysponuje 90 łóżkami tak zwanymi covidowskimi. Ponadto te łóżka mogą być wsparte 15 łóżkami ojomowskimi w budynku na Bielanach, wojewódzki szpital zespolony. Natomiast informacje, które mogą poprawić tę sytuację, to w przeciągu 2 tygodni, taka jest deklaracja dyrekcji wojewódzkiego szpitala, powinno się pojawić kolejne 50 łóżek covidowskich w budynku na Bielanach. Natomiast już w piątek 28 łóżek pojawi się w szpitalu dziecięcym i taka jest deklaracja wojewódzkiego szpitala zespolonego. Kolejne 28 łóżek covidowskich może pojawić się w następnym tygodniu, czyli w przyszłym tygodniu, także w budynku szpitala dziecięcego. To jest to, co może powstrzymać problem największy, jaki jest w tej chwili. Osoby, które wymagają hospitalizacji w Toruniu, nie mają miejsc w Toruniu i muszą być wożone do innych miejscowości. Aczkolwiek w Chełmży jest także szansa na to, żeby bardzo blisko Torunia, żeby pojawiły się kolejne, taką deklarację pan dyrektor szpitala w Chełmży złożył, pojawiły się kolejne miejsca, czeka na decyzję ministra zdrowia w tym zakresie. Specjalistyczny szpital miejski obecnie prowadzi 11 miejsc, zadeklarował już 2 dni temu, że tworzy kolejne 4 miejsca. To jest niewielki szpital, wojewódzki szpital zespolony, licząc wszystkie jego oddziały, to jest dużo ponad 1000 łóżek, a szpital miejski nieco ponad 200. Też deklaruje kolejne miejsca respiratorowe i to jest bardzo ważne, ponieważ praktycznie według mojej wiedzy na dzień wczorajszy żaden respirator nie był wolny, przeznaczony oczywiście dla chorych na COVID-19. A więc te ustalenia z tego spotkania, no, w takich konkretach były dla nas naprawdę bardzo, bardzo ważne. Także pan wojewoda zdecydowanie wskazał na konieczność prowadzenia dalej dużej ilości testów i jeżeli nie od dzisiaj, to zapewne od jutra albo pojutrze przybywają 2 punkty testowania w naszym mieście. Natomiast zobowiązałem dyrektor Miejskiej Przychodni Specjalistycznej, aby zapewnić w bazie, którą dysponuje miejsce, kontynuowanie działalności laboratorium, które wykonuje badania wymazów laboratorium, no, przyczyn reklamowych może, ale właściwie to jest ochrona zdrowia, więc mogę podać nazwę, laboratorium InQuest,
które w bazie miejskiej przychodni specjalistycznej funkcjonuje i zobowiązany zostałem do tego, aby zapewnić dalsze funkcjonowanie tego laboratorium w naszym mieście. Jest także inicjatywa utworzenia nowego, kolejnego laboratorium, a więc nie trzeba byłoby prób wozić do Bydgoszczy, a bywało, że do Poznania nawet, czy do innych miast, tylko próby byłyby badane w naszym mieście, w Toruniu. Trwają ostatnie prace. Jest zgoda ministra zdrowia na uruchomienie kolejnego laboratorium. Laboratorium byłoby w naszym mieście i to tak, żeby usprawniło przeprowadzanie badań. No, także informacja, zapewnienie ze strony zarówno pana wojewody, jak i marszałka, że dzisiaj wprawdzie niestety nie ma takiej zgody, ale że będą panowie zabiegali o zgodę personelu pielęgniarskiego ze szpitala, przepraszam, z uzdrowiska w Ciechocinku, aby ten personel pielęgniarski wsparł Wojewódzki Szpital Zespolony, bo problemem oczywistym jest nie tyle już tworzenie miejsc i łóżek, ile zapewnienie personelu do tych miejsc i łóżek. Szanowni Państwo, może tak nie być. I to główny wątek wszelkich dyskusji, zastanowień. Może nie być tak, iż te krzywe wykresów będą nadal się ostro pieły w górę. Możemy nie dopuścić do tego, żeby ten wykres, który być może macie Państwo w oczach, pokazujący ilość niestety umierających w wyniku COVID-19, nie powtórzył się ten wskaźnik bardzo wysoki w kolejnym miesiącu czy miesiącach. Tak może nie być. Jeżeli my będziemy potrafili temu się przeciwstawiać w naszych drobnych, maleńkich, osobistych zachowaniach. A więc jeżeli będziemy potrafili zachować dystans, jeżeli będziemy potrafili dezynfekować nasze dłonie, jeżeli będziemy potrafili zakładać maski, maseczki jak najczęściej, a na pewno w każdym miejscu publicznym, jeżeli będziemy pomieszczenia, w których przebywamy dłużej, wietrzyli. Tak, to są, tu nie ma metody. Jeżeli mówiłem o dosyć dużo o tych nowych łóżkach, to tylko z poczucia zagrożenia. Natomiast to zagrożenie może istotnie się zmniejszyć. Ilość osób zakażonych może nie rosnąć tak szybko, jeżeli będziemy stosowali te proste, prozaiczne zasady. Już nic nie powinno nas zachęcać do gromadzenia się w jednym miejscu w bliskich odległościach. Nic, cokolwiek do tej pory wydawało się, że tak do tego jesteśmy zachęcani. I jest taki czas. Informacje, które wszyscy wczoraj powzięliśmy, dotyczące zmian w systemach związanych z naszym bezpieczeństwem epidemiologicznym, przekazane przez pana premiera Rzeczypospolitej, tutaj obrazowo także przypominamy, a więc już mówiłem, szkoły od klasy pierwszej nieczynne, oddziały przedszkolne tak, przedszkola tak. Żłobki również dla takiego zestawienia już informacyjnego. Zmiany w korzystaniu z takich obiektów jak sklepy. No, tutaj nie jest to nasza miejska specjalność, ale na pewno obiekty takie jak instytucje kultury. Informacji jeszcze kilka bardzo praktycznych o tych toruńskich za chwilę. Zamknięte, po prostu niedostępne dla nas. Ludzi łaknących kultury, ale przestawmy się na korzystanie z tych możliwości w sposób zdalny, a nie korzystajmy, nie będziemy mogli korzystać na pewno przez ponad 3 tygodnie najbliższe z bezpośredniego udziału w wydarzeniach, koncertach. Przestrzegam przed myśleniem, którym już usłyszałem wczoraj wieczorem. No, skoro nie jest coś, impreza, będzie koncert, wydarzenie, nie będzie w instytucji kultury, w związku z tym no, w jakimś innym pomieszczeniu, no to może się odbyć. Przestrzegam przed takim myśleniem. Nie powinno się odbyć. Nawet jeżeli w rozporządzeniu nie znajdzie się stosowne doprecyzowanie, że nie chodzi tylko o instytucje kultury, ale chodzi także o wydarzenia kulturalne, informuję, że jest to na pewno działanie, które nie powinno mieć miejsca, więc organizowanie na przykład wydarzenia kulturalnego z udziałem oczywiście widzów, zdalne jak najbardziej, ale z udziałem widzów czy słuchaczy,
nawet jeżeli będzie się to odbywało w jakimś pomieszczeniu, które nie jest instytucją kultury. A więc to jest to, co, o czym powinniśmy pamiętać, co jest no, niezbędne, abyśmy tego przestrzegali, więc nowych zasad, nowych zmian, które się pojawiły, jak najmniej aktywności różnego rodzaju, nie poza aktywnością sportową, ale oczywiście nie zbiorową, tylko indywidualną, ale różnego rodzaju aktywności na zasadzie spotkań. Także zachęcam do tego. Miesiąc listopad zwykle nie sprzyjał takim wydarzeniom, aby też mniej aktywnie kreować wydarzenia, spotkania o charakterze rodzinnym, prywatnym. Wstrzymajmy się przez ten miesiąc. Jest szansa, że epidemia zostanie powstrzymana, jej rozwój zostanie powstrzymany, że nie będziemy musieli z przerażeniem myśleć o kolejnych, jeszcze trudniejszych, jeszcze bardziej groźnych sytuacjach zdrowotnych, no i oczywiście o kolejnych trudnych ograniczeniach. Szanowni Państwo, informacje nadal w tym pakiecie dotyczącym epidemii i tego, co z tym związane, ruszamy z kampanią. Z kampanią, która ma nam wszystkim przypomnieć, iż najważniejsze są zasady, o których mówiłem przed chwilą. Ta kampania będzie w wielu miejscach, więc będą plakaty, będzie specjalny film przygotowany. Będziemy także szukali rozwiązań typu wolontariat sąsiedzki. No, taki przykład, nasz Mikołaj Kopernik, wstrzymaj COVID, załóż maseczkę, a więc wstrzymał słońce, ruszył ziemię. Kolejne nawiązanie do naszej historii, najlepsza tarcza, przecież Toruń to miejsce przez wiele wieków znakomitego rycerstwa, a więc tarcza, symbol waleczności, niech naszą walecznością będzie to, iż tarcza, którą się posługujemy, to maseczka, dezynfekcja rąk i bezpieczny dystans. To przykłady, czy tu przykład z flisakiem toruńskim. Razem wypędzimy COVID z Torunia, tak jak on wypędził plagę gryzoni z naszego miasta. A więc zakładajmy maseczki, odpierajmy pandemię. To dużo takich pomysłów, które mają gdzieś trafić do naszej wspólnej wyobraźni. Także filmy. Film będzie swego rodzaju historią. Historią ludzi, którzy przeżyli COVID. I Bogu dzięki, że wrócili do zdrowia. I oni najlepiej powiedzą, jak to groźny, jak zły, jak podstępny jest ten wirus i oni chyba najlepiej potrafią nas przekonać do tego, abyśmy się sami bronili, abyśmy zrobili wszystko, co można, żebyśmy z tego pierwszego miejsca w Polsce, najwyższego wskaźnika zakazalności wśród wszystkich powiatów w Polsce, miast, powiatów oczywiście, abyśmy zeszli znacznie, znacznie niżej. To jest, proszę Państwa, możliwe. Temu ma służyć ta kampania, która jest do nas wszystkich adresowana. Skorzystajcie Państwo i z tych czasami żartobliwych przesłań, ale tak chcemy robić. Tego filmu, bo sam film jest długi, ma 13 minut, są tam, będzie też to podzielone na osobne historie każdej z osób, która przechorowała COVID i podzieliła się z nami tą historią. Natomiast to będzie taka zapowiedź filmu, zapowiedź, która pojawi się również w komunikacji miejskiej. Tam będzie można tę zapowiedź zobaczyć. Całość filmu zostanie wyemitowana też w naszej lokalnej telewizji Toruń, będzie dostępna na stronach internetowych. Będzie przesłana też do Państwa, żebyście Państwo tę historię rozpropagowali. A teraz pokażemy tylko taką krótką zapowiedź tego, kto występuje i co opowiada w tym filmie. Cześć, jestem Michał. Agnieszka Kobus-Peńsko. Artur Cieciurski. Juri Ciuch. Dominik Hraniuk. Mariusz Składanowski. Maciej Stachniuk. I jestem ozdrowieńcem. Ozdrowieńcem. Do zakażenia w moim przypadku doszło znikąd. Nikt się z nas tego nie spodziewał. Na początek było tylko gorączka, 38,6. Bardzo duża potliwość. Stracenie węchu i smaku. Oraz olbrzymie osłabienie, które powodowało, że
Najmniejsza nawet aktywność była nie lada wyzwaniem. Powinniśmy się wspierać w tym czasie. Trzeba jednak odpuścić sobie wizyty. Kwestia zakupów zrobienia, czy nawet dopytania się, czy wszystko jest w porządku. Dbajmy o siebie, dbajmy o zdrowie, dobrze się odżywiajmy. Nie ma nic fajniejszego jak stukanie do drzwi. Jak otwierasz drzwi, a na wycieraczce stoi blacha ciasta, albo stoi słoik zupy, albo wiaderko, w którym jest sałatka jarzynowa. I powiem szczerze, że pomimo, że robiłam tę sałatkę 1500 razy, jadłam ją w różnych miejscach, to ta naprawdę smakowała wyjątkowo. Równie ważne jak obiad czy wyniesienie śmieci jest nawet SMS czy informacja przesłana Messengerem, bo wiemy, że komuś na nas zależy. Tak samo musi cała Polska, całe miasto Toruń i wszyscy być razem. Całe historie będziecie mogli Państwo zobaczyć już w pełnym filmie. Tam oczywiście więcej szczegółów, tutaj tylko krótkie wypowiedzi tych osób, które zdecydowały się z nami swoimi historiami podzielić. Osoby te mówiły o sobie, że są ozdrowieńcami i to jest kolejny wątek apelu, zachęty, prośby do tych osób, które właśnie są w takiej sytuacji. Do tych, którzy nagrali te filmy, już kierować tych próśb nie trzeba, bo doskonale o tym wiedzą, ale apel dotyczy tego, aby oddawać krew i osocze. To może pomóc osobom chorym. Toruński Oddział Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa na rogu ulicy Gagarina i Sienkiewicza w budynku pawilonu. Tam się znajduje to miejsce. Przyjmie każdego, kto zgłosi się, aby oddać swoją krew w celu pobrania osocza i przekazania tego osocza ozdrowieńców dla osób chorych, dla osób przebywających w szpitalu. I to jest ta prośba, z którą również chciałbym się zwrócić. Oczywiście są dokładne informacje, kto może być dawcą osocza, więc osoby, które przechorowały COVID-19 i zostały uznane za wyleczone, czują się zdrowe, przeszły lub przeszły bezobjawowo zakażenie SARS-CoV-2 wirusem, który powoduje COVID-19 i potwierdzone to zostało testami, są obecnie uznane za zdrowe i co najmniej 28 dni mija od zakończenia objawów, a u osób bezobjawowych 18 dni. Do tego dochodzą kryteria także stanu zdrowia, wieku, wagi nawet, ale to oczywiście do tej grupy osób, które są ozdrowieńcami. A w naszym mieście, proszę Państwa, ozdrowieńców według danych, które mamy z sanepidu, powinno być dzisiaj około 750, a więc do tych osób ten apel kieruje. Szanowni Państwo, tak można pomóc również innym. Tak można powstrzymać sytuacje, w których ktoś niestety nie wróci do zdrowia. To jest jedna z naszych wspólnych możliwości działania. Ta jest adresowana dokładnie do około 750 osób w Toruniu, które są ozdrowieńcami i które oczywiście określone wcześniej wspomniane warunki spełnić mogą. Szanowni Państwo, ja mówiłem o tym, że będę jeszcze wracał do wydarzeń kulturalnych organizowanych w miesiącu listopadzie i tylko o tym okresie chciałbym powiedzieć. Wiele zmian wynikających, raz jeszcze przypomnę, z informacji przekazanej 4 listopada przez premiera Rzeczypospolitej, pana Mateusza Morawieckiego, wskazujących również i na to, iż wydarzenia kulturalne nie będą mogły się odbywać z udziałem publiczności. Czekamy oczywiście na dosłowne zapisy w rozporządzeniu zawarte, ale już instytucje kultury miasta Torunia przygotowują się do tej zmiany. No, może nie tyle instytucje kultury, ile także przedsiębiorcy toruńscy chcieli właśnie najbliższy weekend przeprowadzić Toruń za pół ceny. Oczywiście tej akcji nie będzie, ale to się wiąże także z decyzją wcześniejszą o zamknięciu między innymi restauracji, chociaż w instytucjach kultury również ta akcja się odbywała.
Dni otwarte Muzeum Twierdzy Toruń, także zaplanowane na najbliższą sobotę i niedzielę. To wydarzenie się nie odbędzie. Przepraszamy tych, którzy już szykowali się, żeby zwiedzać to nowe miejsce toruńskie w nowo odrestaurowanym obiekcie przy ulicy Wały generała Sikorskiego. Będzie na pewno inna okazja, żeby tam zajrzeć, zwiedzić, zobaczyć, poznać także historię Torunia jako twierdzy. Toruńskie Centrum Kultury Dwór Artusa część imprez zaplanowanych na listopad przenosi na inne terminy, inne zorganizuje online, a więc na przykład koncert zaplanowany na 6 listopada zostanie przeniesiony na inny termin w ramach Artus Festival, spotkania, które miały się odbyć i koncerty między innymi w auli UMK, także był duży koncert planowany, również są przenoszone na inne terminy. Natomiast też Dwór Artusa już idzie tą nowoczesną ścieżką, czyli organizowania koncertów online i takie 4 koncerty na pewno chcą zrealizować w listopadzie, 13, 15, 16 i 23 listopada. No to też zachęcam do tego, aby skorzystać z takiej oferty online'owej, korzystając z dostępu oczywiście do internetu. W tym samym systemie będzie koncert Festiwalu Muzyki Cichej 8 listopada w Ratuszu Staromiejskim bez nas, bez udziału publiczności, ale mam nadzieję, że z liczną publicznością przed ekranami komputerów. Festiwal Muzyki i Sztuki Krajów Bałtyckich, Probaltika, który przecież wędruje już w tej chwili po całym roku. Początkowo miał być na wiosnę, było to oczywiście niemożliwe. Teraz miał być wśród nas, a więc i w październiku, i w okresie w sąsiedztwie 11 listopada w przestrzeni zarówno sal koncertowych, jak i nawet w tramwajach jeżdżących po terenie miasta czy po ulicach toruńskich. Będą to koncerty nagrywane, emitowane. Telewizja Toruń między innymi wyemituje 11 listopada, ale oczywiście także przekaz online, czyli internetowy. I niektóre wydarzenia także są przenoszone na inne terminy. Toruńska Orkiestra Symfoniczna, piękny koncert Chopin na Święto Niepodległości, tylko w formule online, a więc 11 listopada koncerty Toruńskiej Orkiestry Symfonicznej związane z rocznicą beethovenowską, czy odwołane koncerty Wieczór z Czajkowskim, Steve Nash, Czas dla nas, to kolejna nazwa koncertu, koncerty familijne będą też realizowane w systemie online. Już oczywiście szczegóły na stronach internetowych Toruńskiej Orkiestry Symfonicznej. Z innych wydarzeń jeszcze takich, powiedzmy, z zakresu sąsiedztwa kultury, Toruński Tydzień Tolerancji w tym roku, listopadzie zwykle się odbywał. Nie odbędzie się, to spotkanie zwykle było pośrednim udziałem uczestników publiczności. Wreszcie największa impreza kulturalna Torunia w roku ubiegłym, w tym roku tylko w formule online. Festiwal Energa Kamerimicz, festiwal, który jest przygotowany na tydzień od 14 do 21 listopada w Centrum Kulturalno-Kongresowym Jordanki, w Centrum Sztuki Współczesnej, w siedzibie Fundacji Tumult. Ta impreza odbędzie się tylko w systemie dostępu za pośrednictwem łączy internetowej, także wirtualne akredytacje dla osób, które chcą uczestniczyć w tym festiwalu. No, szereg znakomitości, które w tym roku ominą Toruń, też trzeba sobie to wyraźnie powiedzieć. Były wśród tych osób zaproszonych, już gotowych do przyjazdu do Torunia, znakomitości kina światowego, plejada najlepszych postaci kina światowego. W tym roku nie będziemy ich gościli u siebie, no ale jestem pewien, że kolejne edycje dzięki temu, czy z tego powodu także
kolejne edycje festiwalu Energa Kamerimicz będą obfitowały także w gwiazdy odwiedzające nasze miasto. I jeszcze jedno wydarzenie nieorganizowane przy udziale miasta, ale chociaż współpracujemy finansowo przy jego realizacji, Toruń Blues Meeting, mający także wierną, wieloraką publiczność, od nowa odwołuje to wydarzenie, które też miało odbyć się w listopadzie, nie będzie miało miejsca. To tyle, Szanowni Państwo, takiego dosyć obfitego przekroju sytuacji informacyjnego, oczywiście sytuacji epidemiologicznej, także tego, jak wpływa ta sytuacja na życie chociażby kulturalne miasta. Szanowni Państwo, i te apele, które no, będą i muszą do nas wracać, aby utkwiły w naszej świadomości, niech one jeszcze raz wybrzmią, a więc pamiętajmy, możemy się bronić przed wirusem, możemy się bronić przed strachem wywołanym koniecznością hospitalizacji, przewiezienia do szpitala, strachem, iż nawet to leczenie szpitalne może nie pomóc. Możemy się bronić sami przede wszystkim, poprzez zachowanie dystansu, poprzez dezynfekcję, poprzez zakładanie maseczek, a także wietrzenie pomieszczeń, jeżeli dłużej w tych pomieszczeniach przebywamy. To daje szansę, że kolejne informacje o sytuacji epidemiologicznej w Toruniu mogą być lepsze. A apele, które kierowałem, powtórzę raz jeszcze, do osób, które już przebyły COVID-19, które mogą powiedzieć z radością: jestem zdrowy, żyję. Te osoby prosimy o to, aby wzięły udział w akcji oddawania krwi i osocza dla potrzeb, jako ozdrowieńcy, dla potrzeb leczenia tych, którzy dzisiaj ciężko chorują na COVID-19. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję, panie prezydencie. Jest jedno pytanie od Sary Watrak z Nowości. Dzisiaj branża gastronomiczna będzie protestowała w Toruniu przeciwko obostrzeniom, jakie na nią nałożono. Jakie jest stanowisko pana prezydenta wobec tego protestu tej branży i czy tej branży jakoś można pomóc? Protesty demokracji są zjawiskiem, które uprawnionym i wynika z samej idei demokracji, a więc wyartykułowanie swojego niezadowolenia, swojej niechęci, swoich innych poglądów i robienie tego w sposób publiczny. Tylko apeluję do osób demonstrujących, proszę o to, zachowajcie Państwo dystans, zakładajcie maseczki i mówiąc o swoich problemach, pokazujcie te problemy w warunkach bezpiecznych dla swojego zdrowia, dla zdrowia współuczestników wydarzeń czy wydarzenia, dla zdrowia także tych, z którymi się później spotkacie. To jest w tej chwili, dla mnie to jest najważniejsze. Wiem, jak trudno jest firmom, które żyją z działalności gospodarczej, która w tej chwili jest ograniczona bądź zamknięta. Gastronomia do takich należy. Przypominam, że za chwilę, czy lada moment, również i hotele znajdą się w bardzo podobnej sytuacji, tylko osoby w podróży służbowej będą mogły korzystać z miejsc hotelowych. No, bardzo trudna sytuacja całego sektora obsługi ruchu turystycznego, wśród nich także i część toruńskich firm miejskich. To jest naprawdę bardzo trudna sytuacja. Ale Szanowni Państwo, świat nie znalazł innych sposobów jak samoograniczanie. Jeżeli zajrzycie na strony internetowe mówiące o sytuacji epidemiologicznej w Ameryce Południowej, Północnej, Europie, Afryce, znajdziecie podobne sposoby działań i zachowań w innych krajach. Oczywiście pewnie różnią się jakimiś elementami, natomiast no, nie ma innej możliwości jak taka społeczna samoobrona, jako takie dbanie o własne bezpieczeństwo, jak także stwarzanie systemów i sposobów, które będą zapobiegały gromadzeniu się, w tym gromadzeniu się w warunkach niebezpiecznych, bo przecież w restauracji nie możemy siedzieć w maseczkach i siedzieć o 1,5 metra od siebie, no po to idziemy do restauracji, żeby coś zjeść, wypić, a więc zdjąć maseczkę. Łyk zimnej wody może spowodować, że kaszlniemy, nie wiedząc o tym, że jesteśmy zarażeni, i przy okazji zarazić
dwie, trzy osoby, które siedzą niedaleko. A więc są te ograniczenia, są one dokuczliwe, trudne. Systemy wspierania opracowywane i lada moment, które mają być ogłaszane przez rząd polski, mam nadzieję, że będą swego rodzaju ulgą. Stosowaliśmy w okresie późnowiosennym i letnim tą ulgę w postaci możliwości niepobierania przez miasto opłat za ogródki albo ograniczenia tych miejsc. No teraz zimą tych ogródków praktycznie na te ogródki nie ma co liczyć, a więc jakieś rekompensaty zimowej zapewne trudno będzie się doszukiwać. Zapewne wrócimy do rozwiązań, które były wcześniej dotyczących ulg związanych w tej branży, ulg związanych z podatkiem od nieruchomości. Musimy tutaj wywołać stosowne decyzje Rady Miasta. To są te możliwe działania. Wiem, że to są krople w morzu rzeczywistych potrzeb ludzi, którzy zajmują się restauracjami, barami, kawiarniami, prowadzą tą działalność, ale chociaż może tą niewielką pomoc miejską także w to włączymy. Pracujemy nad tym w tej chwili i przygotowujemy takie rozwiązania. Przypominam, iż te decyzje, które obowiązują w tej chwili no, w przypadku gastronomii ograniczające spożycie na miejscu i tylko sprzedaż na wynos, obowiązują od 10 dni. Natomiast kwestie ograniczeń w branży hotelarskiej, one zaczną się już w najbliższych dniach i to są zupełnie nowe rozwiązania. A więc też trzeba będzie szukać sposobów, czy i w jakim zakresie miasto może być partnerem dla przedsiębiorców zajmujących się tymi działalnościami. Przypomnę, że sposób myślę, taki bardzo przemyślany, znaleźliśmy też możliwość niedawno wsparcia tych, którzy zajmują się produkcją oraz handlem kwiatami doniczkowymi w związku z tym ograniczeniem dostępu do cmentarzy i to działanie również w tej chwili prowadzimy. Oczywiście też tak jak i w branżach, o których mówiłem wcześniej, nie jesteśmy tutaj samotni, bo ciężar główny na siebie przejmuje państwo i w przypadku tej branży kwiaciarskiej to ten ciężar rzeczywiście państwo na siebie głównie przejęło, ale te symboliczne miejskie wsparcia też mam nadzieję mogą być przydatne i pomocne. Dziękuję bardzo. Ja w uzupełnieniu do tej informacji jeszcze o takim drobiazgu, które miasto wykonuje, czyli promocji Kupuj Lokalnie, Wspieraj Toruń. To taka akcja w mediach społecznościowych naszych miejskich, także na stronie internetowej. Zachęcamy mieszkańców do zamawiania posiłków u lokalnych restauratorów. Zachęcamy do korzystania z usług toruńskich firm. Tyle możemy zrobić i do tego oczywiście namawiamy. Jeszcze jedno pytanie się pojawiło. Panie Prezydencie, Michał Zaręba z Radia PIK, nawiązując do oceny Głównego Inspektora Sanitarnego, czy miasto pracuje nad innymi rozwiązaniami, które mogą odwrócić wskaźnik zakażeń w mieście? Tak jak powiedziałem wcześniej, wszystko jest w naszych rękach. Jeżeli nie będziemy dawali szansy na transmisję wirusa, jeżeli będziemy przestrzegali zasad i norm, sposobów, systemów, które mogą temu zapobiegać, to wtedy będzie sytuacja lepsza w Toruniu i nasze pierwsze miejsce w wskaźniku dotyczącym zakażeń na 10 tysięcy mieszkańców w perspektywie 14-dniowej, bo tym najbardziej obiektywnym wskaźniku niestety jesteśmy tutaj na pierwszym miejscu, te 133 to zakażenia, to tego takiego sposobu liczenia dotyczą. No to wtedy mamy szansę, że znajdziemy się gdzieś tam na bardziej odległym miejscu. To chyba jedno z niewielu marzeń, kiedy ktoś, kto jest w czołówce, chciałby być znacznie, znacznie dalej od tej czołówki. I to, co możemy robić, to oczywiście wspomniane już wcześniej, omówione działania związane z zapewnieniem miejsc dla osób, które najtrudniej przechodzą COVID-19, a więc takich, które wymagają hospitalizacji, w tym tlenoterapii. To jest to, co podjąłem natychmiast. Stąd
wczoraj i dzisiaj dyskusje w kompetentnych gronach, decyzje również, których część Państwu przekazywałem, decyzje, które opierają się oczywiście o fundamentalne miejsca opieki zdrowotnej w naszym mieście i to jest to, co można w tej chwili zrobić, zadbać o tych, dla których już w tej chorobie musi być zapewnione miejsce szpitalne i istotne jest to, aby ono było, aby było w porę, na czas, aby nie było sytuacji, w której trzeba kilka godzin czekać na miejsce w szpitalu. To jest sytuacja, w której oczywiście no, nie możemy pozostać bierni i stąd te spotkania, decyzje, informacje, które no, tworzą szansę na to, iż sytuacja, jeżeli chodzi o miejsca szpitalne dla chorych na COVID-19, będzie w Toruniu się poprawiała tak jak efektywnie. Dwa tygodnie temu, niespełna dwa tygodnie, podjęliśmy te działania związane z tworzeniem nowych miejsc do testowania, do pobierania wymazów. To jest jakby już za nami, to już jest rozwiązane. Tak teraz musimy i robimy to, zadbać o miejsca w szpitalach i pozostaje tylko w przekonaniu, że sami zachowując się odpowiedzialnie będziemy powodowali, że wirus znajdzie sobie miejsce poza Toruniem, a właściwie nie. Niech sobie nigdzie tego miejsca nie znajduje. Niech on po prostu wreszcie będzie w odwrocie i jest na to wielka szansa. Te ograniczenia w skali kraju powodują, że taka szansa jest. Musimy je cierpliwie znosić i przez nie przebrnąć. Bardzo dziękuję. Państwu również dziękujemy za uwagę. Prośba też do Państwa o rozpropagowanie tych materiałów, tych informacji, tych zaleceń. Będziemy te wszystkie formy graficzne, które Państwo widzieli, również do Państwa przesyłać. Bardzo dziękujemy. Do zobaczenia następnym razem.